kartki z biografii marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to wystawa akwarel Marka Szyszki. Tradycyjnie co roku Muzeum Rzeszowskie włącza się w obchody kolejnej rocznicy śmierci rzeszowskiego bohatera, pułkownika Leopolda Lisakuni. Serdecznie witam pana dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, przewodniczącego Janusza Ciska, za którego przyczyną ta wystawa ma miejsce i dziękuję bardzo za wypożyczenie pracy. Serdecznie witam wszystkich innych przybyłych na otwarcie dzisiejszej wystawy, witam pracowników i obsługę muzeum. Proszę państwa, najlepiej będzie, jeśli głos przekażę teraz panu profesorowi Ciskowi. Panie profesorze, bardzo proszę o kilka słów. Dziękuję. Szanowni państwo, nie pierwszy raz bierzemy udział w uroczystościach związanych z rzeszowskim bohaterem, pułkownikiem Lisem Kulą. Już jakiś czas temu zaproponowaliśmy, aby przy tej okazji otworzyć wystawę z akwarel Marka Szyszki. Te akwarele towarzyszyły takiemu dodatkowi do Rzeczpospolitej, było ich tych dodatków 48. I Marek Szyszko, bardzo dobry, a jednocześnie historycznie precyzyjny ilustrator, pokazał nam te fragmenty życiorysu Piłsudskiego, gdzie nie było świadków, gdzie nie było fotografów, gdzie nie było też artystów. Dopełniają obrazu osoby, która tak czy inaczej jest opisana w tysiącach publikacji. Wydaje mi się, że Marek Szyszko zasługuje na uwagę, dlatego że kiedyś w podobnej formie Bronisław Gębarzewski, słynny rysownik, ilustrował poszczególne fragmenty z historii naszej wojskowości. Wcześniej Jan Chmieliński, późniejszy emigrant, zmarł w Nowym Jorku, którego cykl kilkudziesięciu, 48 rysunków też towarzyszył obchodom rocznicy Napoleona w 1912-13 w Polsce. Mamy więc do czynienia z bardzo ciekawą kolekcją. Jest do tego jeszcze bardzo ciekawy obiekt, mianowicie Krzyż Niepodległości, jeden z najrzadszych, który przechował się, jak mówił mi pan doktor Majka, w bardzo szczególnych okolicznościach. I to wszystko, mam wrażenie, będzie stanowiło znakomite preludium do otwarcia tej wystawy, za zaproszenie, na którą serdecznie organizatorom dziękuję. Drugie stanie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić państwa do środka. Tam prosimy jeszcze pana profesora o jakieś ewentualne komentarze, czy ewentualne uwagi, czy odpowiedzi na pytania. Zapraszamy. Tutaj macie słynną wodę. To jest taka maszyna, którą transportowano